Ania. Jestem w Gdyni, tutaj, w tym miejscu, nie wiem, czy to widać. I przejadę przez Gdynię drogą wojewódzką 468 aż do Gdańska. W Gdańsku skręcę w drogę krajową numer 7 i później kawałeczek tą drogą pojadę do przejazdowa. A następnie wzdłuż wybrzeża drogą wojewódzką 501 do Krynicy Morskiej.
muzycznej będzie odrobinka muzyki instrumentalnej. Widzę czołg. Znakomity muzyka sesyjny, kompetentów, grający w jednym zespole. Rozumiem, że Eteliusz jako zespół Wilkus, a właśnie Zdrowy Tejlej, grał też z Krzysztof Kolenem, więc on ten nie występował do Sounder. Z jego budynek roczny przypomnę się, że ten dzień się chętnie zaprezentować Inter Force. Kolejny.
oczywiście okrągłe. Kierownice? Także okrągłe. Lampy? Z reguły okrągłe. A Sebastian Kwiatkowski i Tomasz Kaliński, radiowi pasjonaci motoryzacji o samochodach, mogliby cały czas na okrągło opowiadać, testować, doradzać. Nie wierzycie? Sprawdźcie w każdy poniedziałek o 13.20. O, o też jest okrągłe. Sponsor programu jest Hyundai. Autoryzowany przedstawiciel marki Citroen Rumi. Sprawdź na www.hyundai.pl. Reklama. Gitar Madia. W akcji wyborczą moja Solidarność. Czy to był pewien proces później, że włączyliśmy się w tę inicjatywę, dla mnie to był naturalny wybór. On u mnie miał jeszcze drugie, połowa lat 90. to dla mnie najdramatyczniejsza w moim życiu bezpośrednio przed 97. Ja wtedy zachorowałem na chorobę nowotworową, to odpowiadałem na to, że... Przedawał wtedy studia do Uniwersytetu Łódzkiego i nie skończył pan studia na Warszawskim. Kończyłem już na Warszawskim, bo na dłuższy okres choroba przerwałem studia. Ja spędziłem bardzo wiele długich miesięcy, to w zasadzie były 2 lata w różnych szpitalach, bo mnie zdiagnozowano mi chłoniaka w takim bardzo zaawansowanym stadium. Diagnoza lekarska niestety była błędna, czyli zaczęło się od kompletnie niepotrzebnej, nieudanej operacji. Okazało się, że chłoniak jest nieoperacyjny. To są ciężkie doświadczenia. Właśnie, ale czy taka choroba, takie zagrożenie życia nie zmienia człowieka? Nie mam żadnej wątpliwości, że zmienia. Zmienia na kilku płaszczyznach. Ale czy relatywizuje wiele spraw, czy w ogóle coś się takiego dokonuje? Moim zdaniem nabieram pewnego dystansu. Ja nigdy nie miałem problemu, żeby mówić o chorobie dlaczego. Dzisiaj już to się zmienia. Dzisiaj współczesna medycyna może więcej, ale tamtym 80. Wtedy widzenie, ktoś ma raka w zaawansowanym stanie, to dostać, żeby jak wyrok. Ja nie zapomnę takiej sceny, ja byłem wtedy radnym. Byłem po tej operacji, leżałem z pierwszym szpitalu. Lekarze mi nie powiedzieli, że operacja nie była udana, nie była potrzebna. Leżałem na sali, po tej operacji byłem kompletnie słaby, rzeczywiście bardzo, bardzo słaby. Przyszli do mnie przyjaciele, którzy byli radnymi. Ja ich pytam, bo zawsze byłem takim raczej temperamentem energicznym, co ma sesji. Mówię, na kolejnej będę z wami. Jeden z moich koleżanek radnych, który się popłakała i spłaciłem do niego sali. Rozumiałem sobie to, co chodzi, bo ja pierwsze nie przyjmowałem, nie przyjął w ogóle do wiadomości, bo powiem, co się działo później w trakcie leczenia, że może mi się coś przydarzyć, ale nawet też miałem wyrok. Dlatego mówię, warto jak rozmawiać. Dlaczego? Bo część ludzi jeszcze ma takie podejście, że jest, ja się poddam, nie wolno tego robić. Chęć walki z chorobą, przekonanie, że ja tą chorobę pokonam, jest w bardzo wielu sytuacjach ważniejsza, leku, ważniejsza od opieki. I każdy pacjent zapowiada, medycyna jak w kinie, wszystko się może odwrócić, więc 50% tego sukcesu medycznego jest to pozytywne myślenie. Czyli zakończyło się w taki sposób. Nie w tym grudzie. Wspaniała mnie lekarka, która się bezpośrednio zajmowała, powiedziała tak. Wychodzi pan, cały proces leczenia zakończył się. Ale jest pan bardzo słaby, od włosy jak kolana, jak po chemioterapii. Niech pan unika ludzi, bo może się pan zakazić, ma pan obniżoną odporność. Co ja zrobiłem po wyjściu ze szpitala, to była godzina 10 w Katowicach, wsiadłem w pociąg, zostawiłem mamy, pojechałem do Warszawy. Dlaczego mieliśmy konferencję prasową, na której ogłaszaliśmy powstawanie młodzieży jako komitetu akcji wyborczej Solidarność. I pamiętam telefon mojej pani profesor, która o 19.40 w momencie, kiedy pokazała się główna dla wiadomości relacja z tej konferencji, zadzwoniła do mnie, a była niezwykle kulturalna rzeczna i zaczęła tą rozmowę tak, ku, mać, panie Krzysztofie, co pan robi? No i ja powiedziałem, wiesz, przecież pani powiedziała, że dla mojego stanu zdrowia najlepsze, co mogę zrobić, to robić to, co lubię. No to robię to, co lubię. To wróćmy do tego, co pan robił, co lubił, miał pan na pewno swoje sukcesy. Kiedy zaczęło się Prawo i Sprawiedliwość różnić z Platformą Obywatelską, pan pozostał po stronie właśnie Platformy, pan już to wszystko wyjaśnia, że to było PC, a Prawo i Sprawiedliwość to trochę coś innego, ale czy pan nie zdradził samego siebie tym samym? No bo niewątpliwie otrzymanie tego ministra sprawiedliwości to był sukces taki w pańskiej karierze. No ale jak pan ocenia ten czas tego przejścia? Nie tak może czas sprawowania tej poważnej funkcji publicznej, ale czas tego przejścia. Czy to nie było jakaś tego rodzaju zdrada? Bo Platforma grafowała w lewo, a pan przechodził... Ja muszę, chronologię zdarzam się pamięć. Rok 97, porozumienie centrum wchodzi do AWS. Zdrada, że miał być pan nawet następcą Donalda Tuska? Zaraz do tego przejdziemy, dwa zdania. Szybko wstępu, jest akcja wyborcza Solidarność, AWS. Ja uważałem, że trzeba być honorowym. AWS odmieniamy w 2001 roku, przegrywa wybory, nie czekaczek. W 2001 roku nawet ci, którzy wychodzili z AWS-u, zarówno koledzy, którzy trafili do PiS-u, jak i do Platformy, oba środowiska, oczywiście z tym utrzymywałem kontakt, zresztą przyjmuję do tej pory, proponowały mi zaangażowanie się w temat projektu. Mówiąc, widzisz już, że AWS nie przejdzie, nie powiem, dlaczego to nie jest, są zasady. Może nie przejdzie, ale ja byłem zaangażowany w pracę administracji rządowej. AWS przegrał wybory, ja się nie zapisałem od razu do żadnej partii. Osoba dla mnie ważna w działalności publicznej, czyli były premier Jerzy Buzek, wystartował z listy Platformy Obywatelskiej do Europarlamentu, zresztą w tej kampanii na Śląsku wtedy mnie pomagałem i to był dla mnie naturalny wybór, że jeżeli on, osoba, która w działalności publicznej bardzo wiele mi dała, praca w rządzie dla mnie tego człowieka, to nie samo trafił do Platformy, to ja też tam podejrzewam. A z funkcją ministra, czy jest tam funkcją najważniejszą, bardzo mało kto wie, że odmówiłem przyjęcia funkcji ministra. Dlaczego? W momencie, kiedy został odwołany profesor Osiągarski, miałem spotkanie z wczesnym premierem Donaldem Tuskiem, który, oczywiście nie wiem, czy finalnie bym tą propozycję dostał. Byłem przewodniczącym Senackiej Komisji Konstytucyjnej, realizowaliśmy wtedy zmiany przepisów prawa. Ponad 40 projektów ustaw moja komisja przygotowała do zmiany, one wszystkie zostały przyjęte, to bym powiedział, najbardziej pracowita komisja w tamtym czasie. Ja wtedy tej propozycji nie przyjąłem, mówiąc, nie czuję się na siłach, żeby objąć funkcję ministra, mogę zostać wiceministrem. I wtedy tak się stało. Ministrem został minister Andrzej Czuma, ja zostałem sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Gdańsk.
dla użycia władzy przy obsadzaniu stanowisk w Izbie w 2013 roku, gdzie wiąże się pana z politykiem polskiego strzelnictwa ludowego. Padł, oczywiście trzeba dodać, sam zrzekł się ochrony tym budżetu, no ale jednak proces przed panem za wszystkie oskarżenia, jakie na panu tymczasem ciążą, grozi kara do 3 lat więzienia. No materiał dowodowy jest chyba wcale nie taki słaby, bo to są materiały podsłuchane rozmowy telefoniczne. Ale pan jest na pewno wstyd, to już jest wykonany. Co proszę was, jest związane z ewentualnym wpływaniem na sprawę podsłuchania? Kiedy prokuratura przyjadła do wątpliwości, po paru godzinach ja natychmiast pismo do naszego kasynu, że nie zgadzam się z tymi zarzutami. Te rozmowy są pocięte w sposób wypaczający jej treść. Nie, są takie fragmenty. To są no, ale sekundę, jeżeli ktoś mówi coś, a wycina się połowę tego przebiegu rozmowy, ja używam się do najbardziej słynnego, ja sam zacytuję najbardziej znany. Szykuj sobie kandydata, powiem do jednego z moich rozmówców. A jeżeli w fragmencie, który jest wspomnięty, jest dalej, który musi wystartować w konkursie, mój kłopot... Ale jak pan podpowiada, jak będą pytania, to jest niedobry kontekst, bo oczywiście, że odpowiedź na zasady będziesz miał czy paszczy w rodzinie w 11 ostatniej, już bo ustawa tak zadań. Czy absolutnie cała sytuacja prowadzi, że prokuratura przedstawia zarzuty, do których ja się publicznie nie mogę odnosić, na szczęście, bo moje szczęście procesu już dopiero w sierpniu, a ta prokuratura do niedawna brutalna. Ja wiem, jak wyglądają całe rozmowy, na tym polega na tym sytuacji. Proszę zobaczyć, jak to się zadba. Prokuratura przedstawia zarzuty, co ja robię, natychmiast występuję z wnioskiem, że rezygnuję z immunitetu. Po kilku godzinach od tej informacji nikt wtedy jeszcze nawet nie wiedział, że ja zrezygnować z immunitetu nie mogę. Ja też nie wiem, jak nie mogę, jak mam, to się mogę, że prawnicy na tym deliberują i dopiero po pewnym czasie ustalają procedurę, jak można mój wniosek procedować. Proszę także zwrócić. Nie jest dla pana traktowana sprawa wstydliwa. Jest to dla mnie sprawa wstydliwa, krępująca i sprawa, która mam nadzieję, że będzie jak najszybciej wyjaśniona. Dlatego tak czy inaczej, nasz przed sądem, ale ten czas musi się znaczy, bo się będzie pierwsza sprawa sądowa, gdzie wszyscy będą się mogli przekonać, jak wygląda ten tekst, który przedstawia prokuratura. Wygląda prawda, jaka jest różnica. Kończy ten etap, gdzie prokuratura była jedynym dysponentem wiedzy, to wiecie, kto przedstawiała fragmenty. A teraz na jawnym posiedzeniu sądu, a nie na zamkniętym posiedzeniu, nie ma tutaj, na każdy obywatel będzie sobie mógł wyrobić w tej sprawie rodzinie, jaka ma prawa. I oczywiście to jest dla mnie sytuacja dla osób, która 30 lat jest na działalności. Jest dla nas jeszcze na finale zdecyduje sąd i ja dzisiaj wypatrzę materiał, z tym się zapoznałem, nie wypatrzę wycinki i wyryw. No ale to jest rado, pan lepiej wie, ale czy w ogóle to wypadało, czy przystąpi być uczestnikiem takich wieści? Panie, przepraszam, tam nie było za publiczne pieniądze, akurat to spotkanie, do którego się wołowiłem, to było spotkanie całkowicie prywatne i pokrywane z prywatnych pieniędzy. Płaciła jedna z osób, która zapraszała tej pani, nie wymieniała, bo nie pełniła. Nie, znaczy pani Boże, to jest urzędnik państwowy, ale który prywatnie nas zaprasza. To byli państwo bardzo otwarci przy takim prywatnym osobie. To był urzędnik publiczny i nikt z nas wtedy nie rozmawiał na zewnątrz, bo nikt nie zakładał, że ta informacja... Ja mówię szefem tego UPS, ja też byłem parlamentarzystą i oczywiście rozmawiam, a to wszyscy parlamentarzyści, ale jeszcze nie było wątpliwości, jak się składa, że w sumie siedzieliśmy obok siebie, tam jest decyzja parlamentarzysta o zasadzie. I czasami ktoś mnie pyta, nie żałuję sobie spółku czasu 30 lat, czy właśnie publicznie, że to na miejsce nie w ogóle rozmawiać, oczywiście opowiadam. A jak ma szef instytucji publicznej, to jest parlamentarzysta, przyjmuje lub nie przyjmuje sprawy z rady, przyjmuje lub nie przyjmuje informacje z wyników, to może nie rozmawiać. To jest dokładnie o tym, czy ta rozmowa naruszyła na przepisy prawa, czy nie, wyrób w momencie, kiedy zapozna się z całym materiałem. I za chwilę ten moment nastąpi. Właśnie po to jest ja się zapoznałem z całym materiałem i byłby bukonadą, że nie stanę, gdybym się powiedział, jestem spokojny, mówię, co to, o czym to świadczy, że to ja podejmuję decyzję, czy sąd, od tego jest niezawisły sąd, mogę się powiedzieć, że bardzo mi to ciekawe. Każdy z tych, którzy nas dzisiaj słuchają, będzie mógł wyrobić sobie dobrze w oparciu o cały materiał, bo to powinien w oparciu oczywiście ostatecznie rozstrzygnięcie sądów w tej sprawie. Panie Krzysztofie, to skoro optymistycznie pan patrzy w przyszłość, to sobie tam za kilkanaście lat gdzie się pan widział jako polityk, jako wysoki urzędnik. Ja przypadkiem wiem, że dla mnie wyjątkowym okresem pracy jest praca w samorządzie. Nie, nie, nie. Dlaczego? Bo myślę tak, że teraz musi być pana politycznie jako szef NIK-u, prawda? No to gdyby pan wrócił do pracy w ogóle jakiejś platformy obywatelskiej, no to to też to było odwrócenie tej apolitycznej. Proszę zwrócić uwagę, nikt chyba, piąty rok pracy w najbliższej zbyt. Nikt chyba nigdy nie miał wątpliwości, co ja politycznie się działo w tej sytuacji. Ja wiele razy słyszałem, że sobie koleżanki kolegi z Platformy Obywatelskiej, że z poprzedniego prezesa, a teraz był nie krytyczny wobec ciebie, wszyscy panu powiem, będzie, że nie było takiego wątpliwości dotyczące wykorzystywania danych telekomunikacyjnych przez służby. Co sami czas, kiedy prawo zespołu zaskakujecie, to było rodzicą spadać. Ten publiczny jest bardzo krytyczny cel, bo teraz też jest krytyczny. Zła określenie, najwyższa jest kontroli była krytyczna. Ale ględzą w tej jedynce. Każdy Polak ma prawo czekać. Wydajemy ogromne pieniądze przez budżet państwa. Paplają, paplają, pół godziny już tego słucham. Nie wiem, o czym on mówi w ogóle, ten debil. Natomiast w Radiu Gdańsk Grzegorz Skawiński prezentuje tam jakieś utwory gitarowe jakieś. Też bardzo ciekawe, bardzo. Jedno i drugie, nudy, aż mnie stanie wzięło. Nie będę tego słuchał, bo to się nie zrobiło. A radia RMF FM czy tam jakiegoś innego nie mogę włączyć, jak prowadzę transmisję, bo zaraz by mi tutaj, tak jak wiele, wiele filmów, by mi tutaj zablokowali dźwięk w tych filmach i poskracali, powyrzucali i porobili z tym, co by chcieli. No. Potem takie filmy, to nie wiadomo, co to jest, nie? No.
uchylę okno, może mnie ten wietrzyk od morza chłodny, taki co dzisiaj silny wieje, owionie i mi się przestanie żyć spać. O, od razu lepiej. Drugie to jest uchylenie. O, no. Nie no, zaraz, gdzie ja dojadę? Muszę na mapie sprawdzić, co... Na razie koniec.